Ten Mercedes 190 to jest 1.8 benzyna w automacie. Ma 163 tysięcy przebiegu i wyjściowo kosztuje 9200 zł. Ta różnica w cenie między tamtym a tym między innymi na pewno wynika ze stanu korozyjnego auta. Ale wiecie co? Zupełnie, ale zupełnie mi to nie przeszkadza, dlatego że ma stanowić bazę do zbudowania troszeczkę innej wersji Mercedesa. Mercedesa Evo. Fiu, fiu, fiu. Zapowiada się ciekawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozumiem, że pani jest właścicielką auta, tak? Tak, zgadza się. Dzień dobry, witam, Przemek Szafrański. Witam, Alicja. To znaczy, zaczynając na start, może jedno tylko stwierdzenie. Ja go na pewno kupię, okej? Okay? Świetnie. Mam tylko takie pytanie, czy to jest samochód, który można, nie wiem, odpalić, on dojedzie na drugą stronę Warszawy? Na pewno, może być pan pewien tego. Dobrze, ile jest wyjściowa cena? 9200. No właśnie, to ile możemy urwać? Mówię od razu, nie będę oglądał, nie będę tutaj żadnych czarów wyczyniał, tylko po prostu potrzebuję dostać dobrą kwotę i od razu go zabieram. No nie wiem, ta cena już jest taka, bym powiedziała, ostateczna chyba. Nie, 9200 nigdy nie może być ostateczna, chociażby z powodu 200, ale ja zaproponuję 8,5. I naprawdę, nie będę go nawet oglądał, nie zajrzę pod maskę, nie będę kopał w koło, po prostu wezmę kluczyki, podpiszę umowę, wsiądę, odpalę i sobie pojadę. To zróbmy tak, 8700, a do tego opony jeszcze zimowe. Jak 8700 i opony zimowe, to biorę w takim razie. Super. Podsumowując, autem bazowym Przemka został skromny Mercedes 190 z benzynowym silnikiem 1.8. Auto pochodzi z 1991 roku i kosztowało 8700. Jest przepiękny i to jest najważniejsze, to był najtańszy Mercedes w Warszawie. I wiecie co, zwykle raczej dokładnie oglądam samochody przed zakupem, ale tutaj przy tej skali przebudowy nie ma żadnego znaczenia, w jakim on jest stanie technicznym. Przemek na razie prowadzi. Jako pierwszy zdobył auto bazowe i kupił je bardzo tanio. Na zbudowanie wyścigowego Mercedesa Evolution pozostało mu ponad 65 tysiaków.